Cześć, z tej strony witam was, Ryoko, w nowym odcinku gry Dead Island, gdzie dzielny Sambi będzie musiał sprostać wyzwanie hordzie zombie, pokonując wszelakie wyzwania, zadania, jakby to nazwać. Dzisiaj mamy misję atak i ucieczka. Odzyskaj klucz, który posiada nieumarły dłużnik Omara. Nie umarły. Słyszycie? Nie umarły, czyli nie umarł. Groźnie to brzmi, prawda? Dobra. Tego najpierw trzeba połamać. I tamtych w sumie. Bierz, bierz. Dobra, nie łamiemy ich. O, tu jest skrzynka do otwarcia. Do otworzenia. O, jest nasz stan zdrowia. Połamany. Boję się. Dobra, złamanie. Ten już chyba też nie żyje. Huhuhu, ale nas odepchnął. Ten leży. I szwendacz leży. Dobra, mamy ich. Ten nie żyje. Dobra, biegniemy tędy. Uuu, ale po pysku dostał. Coś nasz Sambi się męczy. Ale nie, no taka babka w takim brudziku. Wow, ale poleciała. Fuuu. No to jazda. Furię mam, furię mam. Gdzie by tu użyć furię? Gdzie by tu było ich dużo? W sumie wszędzie tu ich jest dużo. Tam są. Przywitał się z belką. Dobra. Ale lecimy do zadania. Zadanie jest głównym celem tej misji. Więc lecimy po questa i tędy się nie przedostaniemy. Dobra, dostał po pysku. Teraz ta. Ta też leży. Fajna zjeżdżalnia. Zbir, dobra, do niego nawet nie podchodzę, szkoda mi czasu. Kurde, a tu mogłem użyć tą furię. Nie wstawaj. Leż sobie, leż, spokojnie, leż. Woo! Ale miałem farta. Aj, leżę. Kurde. Gdzie oni są? Umrali wszyscy. Uciekli gdzieś pewnie. Nie ma napojów. Nie mam. Nie ma gdzieś, co mogę wypić? Czegoś, coś tu zjeść lub coś? No niestety chyba nie. Nie no, tego jeść nie będę. Tego, o, jest. Dzieci, zakryjcie oczy. To tutaj są brutalne sceny. Bardzo brutalne sceny. Mam jeszcze 31 metrów, dobra, może mniej. Ten śpi. Tutaj energetyk, ja bym to nazwał bardziej kolą.
Mam podążać śladami krwi. No dobra. Alkohol weźmiemy. Mam podążać śladami krwi. No to kurde, idziemy tędy. Tutaj wszędzie jest krew, co to jest? Pićku. Tutaj wszędzie jest krew, ej, ty żyjesz? Nie, dawaj portfel. Dobra. Do kibelka idziemy, tak? Do kibelka, dobra, tu jest jasno. Maybe there's something in here. Ła, tu zbier, tylko dobra. Gin, leszczu! No i zbirowi deptamy po główce. Klucz do sejfu, dobra, mamy klucz. O, ale tu konserwy. Jak ktoś się tu zabarykadował. Konserwa, dobra, mamy konserwy. Gdzie tu była ta latarka? Nie, nie na I, tylko na T. Na T była latarka, dobra. Mamy to. O, skrzynka. Tutaj w sumie nie wiem co jest. To jest zamknięte czy otwarte, bo nie widzę. O, dobra, zamknięte. Na T była latarka, okej. Teraz 120 metrów z buta. O, to lubię. Czy tu biegło, albo mi się wydawało? Dobra, nic tu nie biegło. Nie, wstawaj, nie męcz się, po co się męczysz? Po co się męczysz, hopie? Polecz sobie. Pani już podziękujemy trzy razy na nie. Co za muzyka? Dobra, mamy iść tędy. Teraz tyramy tędy. No niepotrzebnie skakałem. Ale bym jeszcze odepchnął. Jeszcze 39 metrów jest buta do pokonania. Dobra, on nie żyje. I po co ze mną zadzierasz? Dobra, nic nie miał. Ten domy gdzieś się otworzyć? Nie, dobra. Ten? O, tu można coś włamać. Dobra. Kurde, za pierwszym mi się nigdy nie udaje. Raz chyba. Raz chyba mi się udało. Let's see what we got here. Portfel. Co tu w ogóle mamy? Tu coś będzie. Coś czuję, że coś tu będzie. O. Ale fajne buty. Ale domek, przyznajcie, fajny, fajny jest. Naprawdę fajny. Tylko nie ma komputera. Lipa. Za dużo książek. Choć nie no, dzieci. Czytajcie, czytajcie. Przydaje się na przyszłość. Jeszcze można szafę otworzyć. Szmata. Na chuj mi szmata. Dobra, idziemy.
tu mamy iść? Omar Torres. Oddajmy mu klucz. Aha, to jeszcze nie koniec misji. Znajdź safe. Portfel. Przesuń obraz. Masz safe. A tu co jest? O kurde. No ale to normalnie. Ej, ta ściana jest chuda. Gdzie on tam? Co to jest za safe? That's it! Yes! Muchas gracias, amigos! Alright, here's your cup. O, pieniądze, dawaj. Amigos, I hear there are more survivors at the lifeguard tower. Can you help me get there? If you do, I'll give you this weapon. Promise. One shot takes down a mob of those pendejos. Dobra, weźmiemy. O, rewolwer. Hmm. Gracias, we better go, huh? I na tym w sumie dzisiaj skończymy, bo misję już przeszedłem, więc standardowo zapraszam was do oglądania moich odcinków. Kurde, nie idź tam jeszcze. Co za przydupas. Rapido. Zapraszam do oglądania moich odcinków i subskrybowania mojego kanału. Oczywiście im więcej wyświetleń w ciągu tego roku, tym... Ogólnie powiem tak, jeżeli będzie 5000 wyświetleń ogólnych moich filmików w tym roku, jeszcze postaram się zacząć nagrywać na Twitchu. Pojawi się mój kanał na Twitchu. I dodatkowo, chyba tą misję jeszcze przejdę, nie? I dodatkowo jeszcze będą jakieś giveawaye. Będę miał w sumie więcej czasu wtedy, bo coś tak przewiduję. Kurde, przez to nie umiem się skupić na tej misji, nie? A nie chcę jej przechodzić, ale no już dobra, przejdę ją w trakcie, wam będę mówił mniej więcej. Zamierzam zrobić te giveawaye dla was i chciałbym was jeszcze zaprosić na moją, na mojego fanpage'a na Facebooku o nazwie Ryoko Life. Na Twitterze w sumie jest to samo, ta sama nazwa. Oraz, jeżeli chcecie mnie wspomóc w tym, co robię, żebym mógł na przykład, nie wiem, kupić jakieś gry, które chcielibyście, żebym na przykład nagrywał, to zapraszam na mój kanał na Patronite. Możecie wspierać mnie w tym, co aktualnie robię. O, zjemy sobie jeszcze. I możecie na przykład wpłacać tam po 5 zł miesięcznie na moje konto. To na pewno by mi pomogło. Bardzo, bardzo dużo by to dla mnie znaczyło. A jaka to jest w ogóle misja? Eskorta Omara, dobra. Zrobimy te dwie misje, no bo już nie mam wyjścia, tak? Eskorta Omara i ataki ucieczka. No wszystko z tym typem związane. No. No widzicie, jaki to jest nerd. Wygląda na takiego... Dobra, weź ten rewolwer, amunicja się przyda. Jeden nabój, really? Serio, jeden nabój? Ej, dalej mam jeden nabój. Dobra, więc teraz kończę. Do następnego odcinka. Następny stream prawdopodobnie będzie właśnie, jeżeli ktoś
nie umie wejść na moje kanały dotyczące mojej osoby typu Facebook, Twitter czy Patronite. Oczywiście wam to wyjaśnię w następnym live'ie. To live nie będzie z żadnej gry, aczkolwiek może coś się tam pojawi. Więc warto oglądać. Strzelba zatruwająca. Ale nie ma zaś naboi. O, projekt amunicji do strzelby. No to stworzymy. Do pistoletu, do pistoletu. Do strzelby lepiej. Dobra, mamy dopis toaletu. Co my tu mamy? Gdzie mam tę amunicję? Amunicja powinna być tu. A bo ja do strzelby dałem. A, tu mam strzelbę przecież. O kurde. Bardzo szybki magnum. Pewna wielka maczeta za karabin. O, katana pod napięciem. Tu dajemy tutaj. No i mam fajne teraz bronię. Przeładujemy sobie jeszcze shotguna. Oczywiście na początku takich broni nie będziecie mieć, tak? Ja to już gram. Ogólnie mam 50 godzin w tej grze, ale jeszcze grałem poza Steamem, jak ta gra wyszła i miałem ją skrakowaną, więc wiecie. A teraz żegnam się z wami do następnego odcinka. Trzymajcie się serdecznie i miłego poniedziałku. Cześć!